Listen and you'll never grow away. Cześć wszystkim, tu Asia, witam was na moim kanale i dzisiaj mam filmik ze zgadywaniem youtuberów po kawałkach zdjęć. Jeszcze nie wiem, czy to będą części ciała, czy po prostu jakieś kawałki, ale będę musiała zgadnąć, jaki to jest youtuber. Mój kolega właśnie wybrał dla mnie kilka zdjęć i będę zgadywać. I tyle youtuberów, ilu nie zgadnę, to tyle muszę zrobić wyzwań, które właśnie będę losować z miseczki. A więc pierwsze zdjęcie będziecie mieli gdzieś tutaj. I to jest Little Monster, już jestem pewna. Dobrze. Tak? Tak, następne. Ojej, to jest ciężkie. To są same usta z zębami. To jest tył? Tak, to jest tył. Okej. Okay. To jest samo oko. Widać kawałek. To jest chyba Red Lipstick Monster. Mhm. Tak. A to już jest dramat. To jest Resin? Nie wiem, po samych ustach nie wiem, kto robi taką minę. No Resin nie. Nie, nie, chyba nie. Nie, a takie ma zęby dziwne. Jak? Digi? Tak. O. To jest... Pan się kiedyś chyba miała. Takie, ale ona ma jakieś, nie, ona ma krótsze włosy. I na maksa kolorowe. Co tak na maksa kolorowe włosy? 2000 years later. Nie wiem, poddaję się. No, Banshee. Banshee? Tak. Ona miała takie kiedyś? Kolejne jest samo oko. Takie... dziwne. Nie wiem, to jest Rezi? Nie wiem, ale grę nagrywa? Tak. Tak. To jest chłopak. Mało oglądam chłopaków, którzy nagrywają gry. Nie wiem, Citrox? Nie. Poddajesz się? No. Blowek. Ojej, serio? No w sumie rzeczywiście. No. To jest Fashion Laura? Tak, zgadłaś. Tak? To jestem ja? Tak. O, ale to jest chyba taki ze starego filmiku, jak jeszcze byłam w piżamie. Tak, to taki My Morning Routine, dzień wolny, coś w tym stylu. Albo to jeszcze było z vlogu z lanego poniedziałku. No może. To jest Wielmożny Igor. Tak. Dalej, to jest dziewczyna, ale... Albo to jest ta z... Wiem, to jest ta dziewczyna z Beksów. Pokaż? Tak. Ta jest z... ze Szparagów. Mhm. Też nie znam ich imion. Ej, oglądam, subskrybuję, ale nie znam ich imion. No okej, okay, ale tak, ale Szparagi. Tak. Tutaj 5 sposobów na... Mhm. Dalej... To nie wiem. No, oglądasz to na pewno, bo widziałam w twoich subskrypcjach. To jest jakby jedna osoba z takiej grupy osób. Jedna osoba z grupy osób. Więc mam teraz na maksa z nami. Nie, nie wiem. Ta Agata z Nieprzygotowanych. Aha, tak. No. Ale po samym takim oku nic nie widać. No nie widać. Usta jej dał. Usta, no on usta ma takie, co nie? Takie, no usta ma takie specyficzne. Tu jest Joczok. Pokaż. Tak, to jest Joczok. To chyba tyle. Tak, i to jest tyle. Okej, okay, a więc nie zgadłam dwóch youtuberów, więc losuję sobie dwa wyzwania. Odpowiedz na 3 komentarze z YouTube'a. Wybrałam już 3 pytania, spisałam sobie tutaj je. I pierwszy to jest, czy nagram The Sims 4? A więc myślę, że kiedyś na pewno nagram, ale na razie jeszcze nie planuję, ale myślę, że kiedyś będzie. Kolejne pytanie, czy zrobię moją kolekcję produktów do ust? I nad tym się jeszcze zastanawiam, bo mnóstwo osób mnie prosi, ale jeszcze się zastanowię, nie jestem pewna, możliwe, że kiedyś będzie. I trzecie pytanie, czy mogę mieć pomalowane paznokcie do szkoły, a więc nie mogę i zawsze jak widzicie mnie na filmach z pomalowanymi paznokciami, to jest to weekend albo jakiś po prostu długi czas wolny, bo do szkoły nie mogę mieć pomalowanych paznokci i nigdy nie maluję. I teraz losuję drugą karteczkę. Pokaż swoje wszystkie kosmetyki do ust. Zaczynam od podstawowego, czyli po prostu zwykła biała wazelina w takiej sporej wersji. Teraz moje 3 ulubione produkty do ust, czyli EOS-y. Pierwszy to jest słodka mięta, dalej lakwer nektar i lemon drop.
Takie moje takie błyszczyki, one dają taki delikatny kolor. Mam tu dwa z Miss Sporty, chyba nawet miałam trzy, ale nie mogę znaleźć tego trzeciego. Kolejny jest z Lovely, dalej mamy z Yves Rocher, ten jest z Avonu i ten w sumie, nie wiem, matki w tubkach, tutaj taka zwykła. Dalej taka z Bielendy o zapachu gumy balonowej. Tutaj też taka malutka i z Laure Conti truskawkowy peeling. Dalej mam trzy Carmexy, Vanilla, taki tropikalny i granat. Dalej dwa Baby Lipsy, pierwszy jest taki, a drugi jest taki ciemniejszy. Teraz pokażę wam takie wszystkie w takich kuleczkach, jajeczkach. Nie wszystkie są wypukłe, niektóre są takie wklęsłe, ale to są właśnie takie sześć. No i one też są bardzo fajne. Dalej dwa Soft Lipsy. Pierwszy to jest taki jakby owoce leśne, a kolejny to jest kokos. No i teraz takie zwykłe pomadki nawilżające w sztyfcie. Pierwszy to jest tak z kalendarza adwentowego, z H&M-u. Tutaj jest taka zwykła z Rossmana waniliowa. Tutaj jest taka o zapachu Coca-Coli wiśniowej. Taka Vitamin Shake, jest bardzo ładny ma zapach. I ta też z kalendarza adwentowego o zapachu gumy do rzucia. Tutaj zostało mi dwa takie zwykłe, po prostu nawilżające w takich niestandardowych pudełeczkach, czyli takie zwykłe masełko do ust z Bielendy i taki w takim też małym pudełeczku z Yves Rocher. No i teraz została taka jakby ostatnia grupa, czyli te wszystkie takie piękne lodziki. Pierwszy jest taki niebieski, to jest taki ładny fioletowy z koroną, taki z włoskami, czyli to jest taka jakby truskawka czy arbuz. Okej, i to już wszystkie moje pomadki i koniec tego filmiku. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę i widzimy się standardowo już za tydzień. Pa, pa!